No, na dzisiaj uważam, że koniec. Drzwi ładnie obrobione. Tutaj zrobione elegancko, tutaj też. Zostało mi tylko i wyłącznie zabudowa. Ja mam wstępnie docięte. Teraz tylko otwory muszę podocinać i będzie koniec. No i później dół jeszcze oczywiście, tak? Tutaj ładnie wyszło nam. Tą warstwę jest tutaj, myślę, że silikonem zrobię, bo jakbym robił fugę, to przy trzaskaniu drzwiami może odprysnąć. Tutaj silikonem przejadę. No może w ogóle niczym nie robić. No nie, chyba silikon zrobię, żeby to się wyrównało. Także łazienka już niedługo będzie skończona. Skończone ściany, jeszcze podłoga. Tak, także dzisiaj mamy sobotę. Sobota, godzina 20:20. Koniec, myję narzędzia i trzeba jechać do domu odpocząć trochę. Jutro niedziela to nie robię. Natomiast w poniedziałek przychodzę i będę, w poniedziałek mam dużo jazdy, ale w poniedziałek chcę skończyć to przede wszystkim. I później rozszalować te belki i móc, a nie, muszę podłogę pierw zrobić. Dopiero tam. To muszę wyciąć na kabinę, bo jednak będziemy, przygotowałem tutaj podbrodzik pod ten wysoki, który mamy. Ale jednak kupiliśmy ten niski, tamten będę musiał sprzedać. Także będę musiał wykuć jednak z powrotem. Ale mniej jeszcze oczywiście wykucie. Wkuje się tylko troszeczkę rurą i będzie dobrze. Dobra, to kończymy na dzisiaj. To niech sobie schnie. Ładnie później przyjadę w niedzielę, wyczyszczę tylko. A w poniedziałek dalsze prace. Tu listwę wsadziłem. Listwa aliminiowa. Nie ciąłem jak zwykle po 45 stopni, tylko na listwę. Bardzo ładnie wyszło z tej strony. Dochodzę do wprawy już z tymi listwami, także nieźle. Najlepiej się robi listwy właśnie jak są całe, cała płytka, nie jest cięta. Cięcie z drugiej strony. Dobra. Kończę na dziś, myję narzędzia i pokażę wam, jak będzie wszystko skończone już. I łazienka wstępnie wyczyszczona, wstępnie, znaczy jeszcze nie byłem na mokro. Tak się prezentuje. Jeszcze dolna warstwa mi została tylko do przyklejenia, ale dopiero ja położę płytki na podłogę. Tak zrobiliśmy. Tu jest dekor, kurde, ale wcale go w ogóle nie widać. Ten pasek jest dekoru. Tu jeszcze będzie szafka. Tu będzie szafka, także będzie tylko widać tą półeczkę. Tu się jakąś trawkę postawić czy coś, zobaczymy. Teraz biorę się za sufit. Sufit sobie jeszcze raz zarzucę szpachlą i od razu łączenia tutaj też szpachle wcisnę szpachle, bo jednak jest przerwa. Tak zostawiam specjalnie, przerwę tak około jest, nie wiem, pół centymetra. To tam zrobię szpachle i tak trzeba się sufit umalować w ten sposób, na biało. Taki zrobić jakby odcięcie, o. Tak wyszło i tak będzie. Także tutaj teraz te łączenia jeszcze raz puszczam szpachle i jeszcze raz daję szpachle na wkręty. No lampy nie wziąłem, bym lampy wyciął, ale nie wziąłem lampy. Ale dobra, zaszpachluję szerzej, później się elegancko wytnie. Zwłaszcza, że tu w tym miejscu są profile, także muszę się tak zmieścić. No dobra, urabiam szpachle, to jak zaszpachluję sobie tu sufit, to będę mógł przymierzać się do kabiny, do oprysznica. No niestety, tutaj zrobiłem folią w płynie, ale niepotrzebnie, bo muszę jednak wykuć. Bo zmieniliśmy na ten brodzik, na ten niski. I ten niski brodzik nam tutaj nie wejdzie. Będę musiał wykuć jeszcze rurę, wpuścić w posadzce. Ale wytnę po prostu taki pasek tylko na rurę. No dobra. Tu urabiam, czy nie urabiam, biorę z wiadra. Zaprawę wklejam flizelinę tu jeszcze w tą część, bo tu jeszcze jest, tu było to pęknięcie, to dodatkowo jeszcze flizelinę. Jeszcze raz wrzucę. Myślę, że będzie dobrze. Taki będziemy mieli brodzik. Z odpływem w tamtym miejscu. Wstępnie ułożyłem, zaznaczyłem, gdzie jest odpływ. Teraz będę musiał wykuć tam odpowiedni rowek, zamontować syfon i później połączyć się tu z góry. Także tutaj dystans dałem płytki, tyle ile płytka będzie wchodzić rzeczywiście z tej i z tej strony. Także powinno być, no plus minus wiadomo, jakieś tam milimetry są, tak? Ale powinno być już praktycznie wiarygodne. Dobra, ja zdejmuję i zobaczymy, ile muszę wykuć. Wstępnie sobie ułożyłem, jak będą wyglądać płytki. Teraz mogę zdjąć to i zacząć kleić. Takie będzie ułożenie. Z przesunięciem. Nie, że prosto, tylko przesunięcie. Tak jak te klepki układa się drewniane. Syfon jest przygotowany też już pod brodzik.
Tak będzie wyglądał. Nie zalewam, nie zabudowuję. Chcę, żeby tam luz w razie czego później zmienić kiedyś czy coś, to żeby nie było problemu. Dobra, no to co, urabiamy klej, zdejmujemy to i kładziemy. Płytki położone. No brudno oczywiście, wiadomo, że to się zawsze ubrudzi. Jutro będę mógł to chodzić, tak żeby mógł te wszystkie kliny powyciągać i dokończyć listwami, tylko płytkami dookoła, żeby skończyć już temat płytek tutaj w tym pomieszczeniu. Najtrudniejsze co tu miałem, to pokazuję, miałem wycinkę. Tu taka wycinka była, o, to jest jedna płytka. Jedna płytka tutaj tak było trzeba wyciąć. Niestety, tak jak mówiłem, futryny musiałem obsadzić na posadce. Troszeczkę się pośpieszyłem, bo mogłem rzeczywiście futryny obciąć. Obciąć i obsadzić na płytkach. Ale już zanim pierwszy obsadziłem, dopiero pomyślałem. Także no wiadomo, człowiek się uczy na własnych błędach. Ale cóż, no poradziłem sobie z tym. Tutaj teraz wyrówna sobie fugą. Może być, nie ma tragedii. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz sobie myślę, wezmę tu obrobię. Myślałem zostawić jakiś narożniczek i tynk rzucić, ale przykleję tutaj płytę z karton gipsu. Akurat mam 6,5 cm na 2,8, także wezmę tu, wstawię płytę. Akurat mi elegancko dojdzie, bo płyta ma 12. Także na klej 2 cm idealnie będzie. Będę widzieć tak dotąd. O, gdzieś tak będzie. Idealnie będzie. Także stawiam tutaj płytę z karton gipsu. A tutaj wyrównam tynkiem. Urobię tynk zaraz i wyrównam tutaj tynkiem. Tak to będzie na chwilę obecną. Dzisiaj jeszcze to chcę zrobić. To mi schnie. Wyliczone na CITO, bo została mi tylko jedna płytka. Jedna płytka, z tym, że jeszcze pod kabiną robiłem ze ścinek. Tam nie robił, znaczy to chociaż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tam mógłbym jedną wstawić, całą płytkę, to by mi nie zostało nic. A tak to mam jedną w zapasie, w razie W, jakby której by pękła kiedyś, to zawsze sobie jedną, dwie płytki zostawiam. W tym przypadku mam jedną akurat, tak? No i kawałek. Ten kawałek też zostawię, bo może gdzieś pęknie, gdzieś tutaj, gdzieś coś. Także zawsze można gdzieś sobie to dorobić. Także łazienka niedługo będzie skończona. Sufit już na raz jest zrobiony szpachlą. Jeszcze dwie warstwy szpachli na to idzie. Teraz muszę wyciąć pierw otwór na lampę i będę mógł robić teraz na drugi raz. Teraz drugi raz będę robił już tym finiszem knaufa. Dwie warstwy, docierka i gotowe. No. A i później obrzeża jeszcze dookoła zrobić akrylem. Dobra, ja teraz przechodzę tutaj do tego etapu. Tutaj trzeba teraz tylko wyciąć płytę z karton gipsu na 6,5, obsadzić, a później tak będę to jeszcze szpachlował wszystko, to wstawię może narożniczek tu ładny, aluminiowy i doszpachluję. Dobra, bierzemy się. A lampa taka. Taka lampa będzie w łazience. 1,20 m długa. Tak? Może pamiętam, 1,20 m, żeby was nie skłamać. Tak, 1,20 m na 30 m. Taką lampę sobie zażyczyliśmy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Firma Osram akurat idealnie do łazienki. Dobra, biorę się za wycinanie w płycie. Od razu takie kosmetyczne rzeczy porobiłem, typu obsadziłem sobie płytę elegancko. Teraz tylko później będę szpachlował gipsem, to narożnik wstawię i będą praktycznie drzwi obrobione. U góry też tutaj poprawiłem, tylko jeszcze mi zostanie dolna warstwa liźnięcia, ale to jak będę robił narożnik, to wtedy dolną warstwę liźnię, dlatego bo tam jest minimum tylko. I tutaj ładnie też tynkiem zrobiłem. Niech to trochę podeschnie, to później ściągnę to ładnie. Jeszcze muszę wyczyścić tylko zawiasy, żeby nie było na tym tynku, i będzie później do szpachlowania całość. Będzie praktycznie gotowe. No, także to wykorzystałem moment, że mam trochę czasu jeszcze. Płytki swoje zrobiłem, to obrobiłem sobie drzwi. Tak, no dobra. Wziąć by się jeszcze za jakąś robotę, zobaczymy co. Może coś na zewnątrz ogarnę trochę. Pierwsze wycie podłogi zaliczone. Wyczyszczone płytki. Teraz są mokre, ponieważ nie wchodzę, czekam aż wyschnie i biorę się za klejenie tego dolnego paska. Także płytki ładne. Bardzo fajnie wyglądają. Imitacja drzewa.
mienią się. Bardzo fajne płytki. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło. Obrobiłem drzwi. Tu oczywiście mi odpadła deska w nocy i oberwało się. Miało być tak jak tutaj równiutko, ale oberwało się, ale zaradzimy to. Później tak tu wyjdzie narożniczek, także nie ma z tym problemu. Ładnie tu się wyrówna. Tutaj też obrobiłem tak na pierwszy rzut tynkiem. Później szpachlą się poprawi i będzie idealnie. Drzwi bardzo ładnie obrobione. To tak, także dzisiaj w planach jest zrobienie dolnego paska i szpachlowanie sufitu na drugi raz, na trzeci raz. Ale to już tym knaufem finiszem i wycięcie otworu na lampę od razu. No, także dzisiaj takie są plany. No i jak tutaj zakleję, to jadę dzisiaj wieczorem jeszcze, tutaj jak skończę, jadę do marketu kupić fugę i jutro będę już fugował. Zafugujemy ściany i zafuguję też podłogę. Muszę dobrać jeszcze kolor do tego. To taki dobiorę raczej jakiś szarawy kolorek. Mam kupioną fugę. Jaki to jest kolor? Czekajcie. Kupiłem fugę do tych płytek. Do kotłowni. Kolor to jest kolor Manhattan 110. Taki szarawy. Nie wiem, czy czasem nie będzie ten sam pasował odcień do tych płytek. Czy chyba pociągnę to jedną fugą. Także dokupię jeszcze te 2 kg worek. Tu na ścianę wejdzie mi no ze 2 worki, piątki muszę kupić na pewno. Bo tam do kotłowni wyszło mi no 2 piątki, kupuję tutaj i powinno mi wystarczyć. Chyba ten kolor kupię właśnie. Tak to wygląda. A na podłogę to nie wiem, jakiś taki właśnie odcień beżu, może coś tego się dobierze. Wezmę kawałek płytki i pojadę do marketu i kupię coś. Także jak jutro zafuguję, wyczyszczę to elegancko 2 razy, tak żeby było na tip-top i mogę montować kabinę. Zamontuję sobie kabinę, zamontuję sobie umywalkę, żeby tu mieć już gotowe wejście. Znaczy nie będę montował jeszcze. Pierw skończę sufit, umaluję sufity. O, farbę może kupię jeszcze. Tak, pojadę kupić białą farbę. I grunt. Pierw nie wiem, czy samym gruntem malować, czy myślę, że doleję po prostu do białej farby trochę gruntu. Albo grunt po prostu rozcięty. Nie wiem właśnie, no. Chyba myślę, że białą farbę z gruntem zrobię. Rozrobię trochę białej farby z gruntem i maluję na raz i potem białym na drugi raz. Tak będzie najlepiej. No dobra, czekam aż wyschnie i biorę się za klejenie tutaj płytek, tego dolnego paska. Wreszcie płytki skończone. Ładnie mi dosycha. Niech schnie. Byłem podłoga, ale z powrotem już jest brudna, także no kurde, taka syzyfowa praca. Ale cóż, jutro jak to wyschnie, jutro powyczyszczam się fugi dokładnie, pomyję wszystkie płytki łącznie ze ścianami i jedziemy z fugowaniem. Tak to wygląda. No dobra, mogę wziąć się za inne prace. To na dole na chwilę obecną mam płytki skończone, bo płytki główne były kotłownia i łazienka. No i później wszędzie płytki po podłodze będą. Straszny bałagan się zrobił. Mam papierów, tyle mam do palenia, ale w tej chwili jest taka susza, że nie chcę palić. Także wstrzymuję się z tym, aż trochę deszcz popada, będzie mokra ziemia. Wtedy spalę ten papier. Dobra, a ja się biorę za tą lampę, sobie wymierzę. Tą lampę wymierzę tutaj, jaki wymiar, wytnę dziurę i zaszpachluję to wszystko jeszcze raz. Dobra, biorę się. No, płytki doklejone, wyczyszczone z grubsza, jeszcze jutro będę czyścił jeszcze raz. Sufit też na raz przejechałem. A kurczę, miałem pomyć te. Jutro już domyję. Dzisiaj to zeskrobię się, bo są świecące płytki, to powinno się zeskrobać. Także sufit na raz zrobiony. Jutro jak wyschnie, przeszlifować albo nie tylko te bobki ściągnąć i na drugi raz przejechać. I wyczyścić później wszystko u góry. No, żeby fugować. Tak to będzie taka robota. Podłoga dzisiaj 2 razy myta. Ale nie chcę plan dostawiać. Chcę od razu, żeby było czyste, żeby nie za każdym razem brud. No dobra. Ja kończę. Jadę kupić fugę. Na ścianę i na podłogę. Zobaczymy, jaki kolor. Wszystkim tak się zająłem szybko robotą, że nie pokazałem wam, jak szpachluję. A szpachluję sufit. Na drugi raz już jest jechany. Tu muszę jeszcze dojechać tylko, bo nie zrobiłem. Teraz właśnie robię. No, zapomniałem kamerę włączyć. Tak się zająłem robotą dzisiaj, że zapomniałem kamerę włączyć. Używam tak, pacy, chyba 60 bodajże to jest.
60 paca. Robię tą, jest mi wygodniej w ręku trzymać ją. Lizakiem też jeszcze robiłem, ale jakoś lizakiem wolę tą pacą, przy suficie bynajmniej. I używam tego Knaufa Finisha. Bardzo fajnie się robi, masa jest od razu urobiona, wystarczy tylko ją z wiadra otworzyć, nałożyć i gotowa jest do pracy. Bardzo fajnie się nią robi. Pokażę wam na tym kawałku, jak to robię, akurat jeszcze trochę zostało na pacy, to dojadę tutaj i zobaczycie, ustawię kamerę. Ciężko będzie ustawić kamerę. Tak jakoś. Tu może prędzej. Chwila. O, może będzie tak dobrze. Będzie dobrze? O. Może będzie dobrze. No dobra, tak to wygląda na drugi raz, teraz tylko niech to wyschnie, i można skrobać. A ja teraz czyszczę tutaj generalnie, bo po pierwszym odpyleniu muszę wyczyścić teraz wszystkie płytki i będę fugował. A jak zafuguję, to jutro, no i do jutra wyschnie, chyba że jeszcze dzisiaj mamy 12. Może jeszcze na koniec dnia mi to wyschnie, zobaczymy jak już szło. Dzisiaj chodzi wilgotno, jest to może nie będzie aż tak szło, schło. Ale jak wszystkie to przeszlifuję to jeszcze raz i zobaczymy teraz jaki będzie efekt. Tak, tak sufit wygląda. Całość płyty jednak tutaj przyjechałem. Pierw zrobiłem spojonowanie płyt, tak zwane Q1. Na dwa razy, Q1 i Q2 zrobiłem tym takim, też z wiadra urobiony, nie pamiętam się nazywa. To jest na gotowo. Do spojnowania to łączenia tym zrobiłem, a później dwie warstwy, czyli tak zwane Q3, Q4 zrobiłem już tym właśnie Knaufem, finiszem. Z tym, że ja zawsze robię raz, szlifuję to 80 papierem, tak z grubsza,
te wszystkie większe boby i na to kładę drugą warstwę. I potem to szlifuję też 80, później 150 albo 110 gradacji, także w ten sposób zobaczymy, jak będzie szło. I gotowe podmalowanie. No. Dobra, to ja tu jeszcze sobie takie drobne poprawki porobię i biorę się za czyszczenie. Na dzisiaj plan wykonany. Płytki zafugowane, dwa razy umyte. Jutro jeszcze raz będę mógł umyć. Od razu zafugowałem też podłogę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj też nie chcę wchodzić, bo jest mokre. Tu wszystko jest zafugowane, wyczyszczone. Teraz mokre są jeszcze, bo fugi muszą wyschnąć. Na ścianach już praktycznie wyschły fugi. Także tak to wygląda. Na podłodze jeszcze mokre. Także nie widać odcienia. Będzie dużo jaśniejszy będzie. Ten ciemny też by był dobry. Taki kolor. Ale będzie trochę jaśniejszy. Tak wygląda. Mogę lustro niedługo zamawiać. Montować kabinę. Umywalkę. Ale tak, jutro jeszcze... Tu jeszcze raz będziemy myte 5000 razy, bo jutro jeszcze będę szlifował sufit. Jutro szlifuję sufit i będę... Zobaczymy, albo już będę gruntował i malował, albo jeszcze raz spachla. Zobaczymy, jak to wyjdzie po szlifowaniu, jaki będzie efekt. Na chwilę obecną liczę także jeszcze, że tylko doszlifuję i będzie można gruntować. Może gdzieś tam gdzieniegdzie ewentualnie jakieś zaprawki zrobić. I cała filozofia. To wtedy będę mógł będę mógł umalować i założyć lampę. No dobra, może łazienka, można powiedzieć, że łazienka niedługo będzie skończona, natomiast resztę domu rozpiernicz taki, że masakra, ale stopniowo dużo nie brakuje, bo wystarczy tylko gładzić, robić tu jeszcze sufity w tym pomieszczeniu i w tym pomieszczeniu sufity muszę robić na stelażach i płyty kręcić i wtedy będę szpachlował, tu przykręcę, to będę szpachlował, tu już mam część zrobione szpachli, tego szpachlowania i tego szpachlowania. Natomiast ten pokój i salon z łazienką będzie sufit napinany. Tak sobie zażyczyliśmy, podobają nam się sufity napinane. W tamtym pokoju będzie czarny z połyskiem sufit napinany, tu będzie biały w macie. Natomiast tutaj tylko gdzie kominek, to jeszcze muszę też zrobić zabudowę, bo puścimy sobie może jakieś światło sobie puścimy, takie na kominek, żeby padało. No i ten napinanie sufitu, żeby nie było przy samym kominku, to oddzielimy trochę. Tu puścimy prosto, tu też jakieś półeczki będą zrobione, to też jakieś oświetlenie sobie zrobię w suficie. Także tu mi odchodzi dużo pracy, bo tu już nie muszę robić stelaży, tylko zamontuję sobie listwy LED-owe. Narożne takie. Bo jeszcze muszę skonsultować to z moim wykonawcą, co będzie mi robił ten sufit, jak te listwy tutaj przyczepić. Bo chcę takie dać listwy. Albo później może przyczepię na koniec. Jak on zrobi sufit, no mniejsza o to. To zrobię gładzie i wchodzę na górę. Ocieplam poddasze. A płytki zrobię na samiusieńkim końcu. Płytki na samiusieńkim końcu. Dobra. Kotłownię jeszcze muszę dokończyć. Kotłownię muszę dokończyć, bo muszę zafugować podłogę. No. Dobra. No to co? Plan na dzisiaj wykonany. Jutro też jest dzień. Można odpocząć dzisiaj już. Jest godzina 8 za 20. Wystarczy. No dobra. Trzymajcie się i... O! Subskrybujcie kanał i dawajcie łapki w górę. Albo w dół, jak wam się nie podoba.